Dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek, zawiozłam Nadeńkę do przedszkola. Dzisiaj taki fajny dzień, ponieważ ma wycieczkę. Będą oglądać spektakl Piotruś Pan, więc no powiem wam szczerze, i kawałek jadą, także naprawdę będzie na pewno przeżywać. No i co? Ja miałam podjechać tylko, moi drodzy, po wodę mineralną, bo nie zauważyłam ostatnio, jak byłam w Carrefourze, że nam się skończyła, więc nie wzięłam. No i stwierdziłam, że wskoczę do Lidla, kupię też jakiś chlebek znów. I przyznam, że nie skończyło się tylko na tej wodzie, także zaraz wejdę do domu, wciągnę te wszystkie zakupy i pokażę wam, co takiego ciekawego kupiłam. Zaczynam ten dzień, czeka mnie pranie, więc strasznie nie chce mi się do tego domu iść. Ale tak, lecimy sobie z tym vlogiem. U nas, zobaczcie, powrót zimy dzisiaj był. W nocy sypało, teraz jest temperatura na plusie, więc wszystko się topi, więc będzie super błoto, standardowo. Tutaj zwiat już też słychać za mną, jak kapie woda. No, także wiosna, gdzie ty jesteś? Biorę zakupy, to i to, to sobie już Olek przyniesie. Kupiłam mu koronę, tak żeby sobie miał. Zobaczymy, czy się ucieszy. Dobra, ja biorę te rzeczy tylko. Jestem, kochani, także lecimy sobie z drobnymi zakupami z Lidla. Tak jak mówię, weszłam tylko po wodę niegazowaną. No. Słuchajcie, pierwsza rzecz, to może od tego zaczniemy. I to jest coś, co ja już w internetach widziałam. Dziewczyny strasznie to chwaliły. Nie mam jeszcze tak na 1000% na to pomysłu, ale powiem wam, co chyba z tym zrobię. I to jest, słuchajcie, ta pinza. I to jest, moi drodzy, rzymska krewna pizzy, focacci i piadiny, należąca do rodziny pieczywa typu flatbread. No właśnie, i zobaczymy. Dużo pochwał, tak jak mówię, tutaj mamy taki pojedynczy, zobaczcie, placek. Ja mam zamiar podsmażyć pomidorki koktajlowe z czosnkiem i z solą, tak jak ostatnio to robiłam, gdy pokazywałam wam te kruasanty z buratą. No i właśnie, takie pomidorki koktajlowe tutaj dam buratę, bo kupiłam, czyli coś podobnego jak tutaj zrobię, tylko tak równomiernie wydaje mi się, że to nałożę. No zobaczę jeszcze, ale taka przekąska, gdzieś tam, wiecie, w międzyczasie, no wydaje mi się, że powinno być to naprawdę fajne, zważywszy na to, że my naprawdę też lubimy takie rzeczy, więc będę próbować. Dajcie znać, czy używałyście już tej pinsy i czy i w jaki sposób, o może w jakiej konfiguracji, z jakimi produktami to robiłyście. Mamy, moi drodzy, tutaj tak, kukurydzę w tych maleńkich puszkach, potrzebuję dzisiaj takiej jednej puszki do surówki. Mam buratę numer 1, mam buratę numer 2. W razie czego też wzięłam sobie mozzarellę w kulkach. Niestety nie widziałam normalnej wersji, tylko ta light. Natomiast no pewnie była, ale tam akurat stała, słuchajcie, pani i wykładała towar, więc nie chciałam jej tam już przeszkadzać. Bułeczki śniadaniowe, te takie, o, proszę bardzo, wzięłam, bo czasem moje dziecko najdzie i chce, więc niech leżą. Tutaj mam porcję rosołową wołową i mam również schab wieprzowy. Dzisiaj właśnie mam w zamiarze zrobić kotlety schabowe z ziemniakami i z surówką z kapusty pekińskiej. No więc taki będzie obiad. I właśnie do surówki z kapusty pekińskiej dodam kukurydzę, dodam startą marchewkę, majonez, sól, pieprz i tyle. Tutaj, moi drodzy, jeszcze mam pomidory w puszce. One są krojone i są z ziołami. Bo tak pomyślałam, że może jutro zrobię spaghetti, no jeszcze pomyślimy. Moja ukochana herbata, czyli Lipton Forest Fruit, ostatnio wypiłam i już kilka dni jestem bez niej, więc koniecznie musiałam ją kupić. Winerki cielęco-wieprzowe to kolejna rzecz. Wzięłam też banany, bo ostatnio zapomniałam, a nieraz po prostu chce się przekąsić banana. Tutaj mam śmietanę 18, tą w tym mniejszym kubku. I ostatnia rzecz to moje ulubione pomidorki koktajlowe i to jest ta seria, nie wiem, premium. No w każdym razie one naprawdę są bardzo dobre, słodziutkie i fajniutkie. Także to całe, słuchajcie, zakupy są z Lidla. Weszłam jeszcze do Rossmana Olkowi kupić żel pod prysznic. Na dusi z kolei takie te patyczki higieniczne, o, z tymi, wiecie, te takie bezpieczne. Jeszcze gdzieś tutaj miałam, ale nie mogę znaleźć, bo generalnie tutaj to już mam, zobaczcie, o,
samo pieczywko. Mam te nasze ulubione kanapki z kurczakiem, które Wam już nieraz pokazywałam, więc nie będziemy się tu powtarzać. Mam jednego pączka i czekajcie, bo próbuję znaleźć, czy to będzie to? Tak. Jaka cudna drożdżówka, kochani. Czekajcie. Z bezikami i z nadzieniem jagodowym. No po prostu mistrzostwo świata, jak to wygląda. Także wzięłam jedną, bo jest w ogóle potężna, ale ja w sumie nie wiem, czy będę... Czekajcie, bo jestem cała z jagód teraz. No właśnie, nie wiem, czy ja się skuszę, bo średnio mam ochotę, ale pomyślałam, że może właśnie Olek z chęcią, a dla Nadeńki, żeby miała coś słodkiego i fajnego po wycieczce, to taki pączuś. Więc trochę słodyczy. Więc trochę słodyczy też jest. No i wiadomo, bułki, chleb. I oto całe szalone zakupy. O jest! Jest rzecz dla mnie, kochani. Znalazła się. Lakier do paznokci. Ja u stóp nie lubię hybrydy, nie lubię innych jakichś rzeczy. Po prostu lubię zwykły lakier. I dlatego, o proszę bardzo, zobaczcie. Takiego nudziaka nie mam. Oj, nie mam. Z Miss Sport, jakaś nowa kolekcja, więc wydaje mi się, że będzie przepiękny. 11 chyba złotych kosztował, nie było żadnej promocji. To jest numerek 2244, gdybyście szukały. No, także tyle sobie kupiłam. I a propos paznokci, pojutrze jadę na moje kochane tytanki. Zobaczcie, jak już jest odrost, więc pojutrze nowy kolorek, nowe paznokcie tytanowe wjadą, więc bardzo, bardzo się cieszę i już się nie mogę doczekać. Dobrze, ja się biorę, słuchajcie, za sprzątnięcie tego, zjedzenie śniadania, idę poskładać pranie, kolejne nastawić i ogólnie, tak wiecie, sobie uprzątnąć tutaj po weekendzie. Spinam włosy, spinka pod ręką zawsze jest. Dobrze, widzimy się za chwilę. Spójrzcie tylko, co tu się wydarzyło. Pięknie zaczynają nam się rozwijać żonki. Leno i zobaczcie, i coraz fajniej już to w tym wazonie wygląda. Także piękne. No i kochani, mamy obiad prawie gotowy. Tutaj czekają kotlety, także niebawem będę je smażyć. A tutaj jest ta surówka, o której Wam mówiłam, czyli właśnie kapusta pekińska, marchewka z tarta i kukurydza, do tego majonez, sól, pieprz. I gdybym miała coś zielonego, nie wiem, jakąś świeżą pietruszkę czy szczypiorek, to bym dodała. Niestety nie mam, więc będzie bez tego, ale i tak jest przepyszna. Także nakrywam i czeka. I kochani, na pewno ugotuję jakąś kaszę. I chyba będzie to ta, czyli gryczana niepalona. O, więc taki obiadek. A tutaj jeszcze rosołek z wczoraj. Właśnie nie wiem, czy wiecie, ale taki nasz trik ostatnio to dodawanie suszonych grzybów właśnie do rosołów. Wcześniej tego nie robiłam, a jest to coś genialnego. Także jak macie suszone grzyby, dorzućcie dosłownie kilka i to jest obłęd. Ten rosół po prostu zmienia się niesamowicie. I ponownie z samochodu, a to dlatego, że odwiozłam Nadeńkę na angielski i idę, słuchajcie, do Pepco. Chcę zobaczyć na takie bawełniane bluzeczki z długim rękawkiem właśnie dla Nadusi, bo powiem Wam szczerze, że rośnie nam jak na drożdżach i wszystkie te, które mamy, zdają się być już takie solidnie kuse, więc to się stało dosłownie migiem. Także idę, zobaczę, czy tutaj coś mają na stanie. No i oczywiście będę starała się coś ładnego dla nas wybrać. No i generalnie sobie zrobię, wiecie, takie pepkowe rozeznanie. Raczej aparat zostawię tutaj w samochodzie, bo niewiele mam czasu, a chcę po prostu, wiecie, sobie poszperać, pooglądać na spokojnie, więc potem Wam ewentualnie pokażę, na co się skusiłam. Kochani, szalone zakupy, dosłownie trzy rzeczy. I tak, no udało mi się dla Nadeńki znaleźć coś najbardziej w naszym stylu. I to są, zobaczcie, takie oto bluzeczki. Niestety inne były takie bardzo brązowe, jakieś takie smutne, przytłaczające kolory, chociaż no tu też szału nie ma, jeśli chodzi o drugą, zaraz zobaczycie, ale ta jest naprawdę bardzo ładna i kochani, właśnie tutaj mamy dwupak, 1,22 m i jakimś cudem one były, zobaczcie, przecenione za dyszkę, czyli tak naprawdę jedna sztuka wyniosła mnie 5 zł, no i ta jest taka, no właśnie, grafitowa, nie wiem o co chodzi, ale bardzo dużo jest już koszulek z krótkim rękawem, więc pewnie właśnie na to się teraz sklepy będą nastawiać, czyli takie z długim rękawkiem bluzeczki już będą powolutku odchodziły chyba. No i może właśnie też przez to mały wybór, ale
Dobra, udało się i mamy takie większe na już. I kochani, kolejna rzecz, uwaga, uwaga, tam, taradam, szczotka do kibelka, ale taka fajna, zobaczcie, czarna będzie mi naprawdę idealnie w łazience pasować i ja dość regularnie wymieniam takie rzeczy, no bo niszczą się, po prostu niszczą się. No i worki na śmieci u mnie 60-litrowe koniecznie, także Stella i one kosztowały, czekajcie, cen wam nie podałam. 6 zł bodajże. Tak, worki 6 zł, a ta szczota kosztowała 20. No, także szalone zakupy z Pepco, ale rzeczy sporo, takich wielkanocnych i tak dalej. Ja na... czekajcie, może się pokażę. Ja akurat nie stawiam jakoś mocno na ozdoby wielkanocne. Przyznam wam szczerze, nigdy nie stawiałam. Wolę mieć więcej bożonarodzeniowych. No, także, ale jeżeli ktoś coś, no to w Pepco faktycznie naprawdę sporo ładnych rzeczy. Sporo takich wiosennych bardzo przyborów, akcesoriów kuchennych w jakichś takich zielonych kolorach, więc jeżeli macie właśnie pastelową kuchnię, czy po prostu lubicie pastelowe dodatki do kuchni, no to jak najbardziej w tym momencie w Pepco znajdziecie. Dobrze, kochani, ja się zbieram po nadeńkę, będę się z wami żegnać na dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, mam nadzieję, że milutko spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się cieplutko i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach.